Poniedziałek, 24 lipca, na Tabaka witam. Zapraszam na Silesia Flash. Sarny, jeże, bociany i inne dzikie zwierzęta. Niewinne, wystraszone, ranne i porzucone. Od ponad 30 lat trafiają w jedno miejsce, do Leśnego Pogotowia w Mikołowie. To jedyna tego typu placówka w regionie. Niebawem może się to zmienić, bo w okolicy ma zacząć się budowa kolei dużych prędkości do Centralnego Portu Komunikacyjnego. A to oznacza koniec dla tych zwierząt. Magda Sincewicz. Ośrodek jest jednym z najdłużej działających w Polsce. Przez ten czas swoje schronienie mogło tu znaleźć ponad 30 tysięcy zwierząt. Obecnie przebywa w nim prawie 400 podopiecznych. Co się z nimi niebawem stanie? Nie wiadomo. Dostaliśmy mapę, na której jest tak zwana droga technologiczna, która odcina kawałek ośrodka. No więc to już, to by było wtedy definitywnie do takie, no nie będzie to mogło funkcjonować. Wiadomo, że jeśli w pobliżu rozpocznie się budowa kolei dużych prędkości do Centralnego Portu Komunikacyjnego, to alternatywą dla wszystkich gmin i miast, które do tej pory przekazywały tu zwierzęta, będzie jedynie ich uśpienie. W ogóle nie myślę teraz na razie pod tym kierunkiem, gdzie trafią. Na razie są tu, mam nadzieję, że tutaj zostaną. Byłem bardzo mile zaskoczony, jak olbrzymim odzewem odniosło się to w tej petycji. Tyle tysięcy ludzi i licznik cały czas rośnie. A więc myślę, że również nie zakładam do końca całkowicie złej woli, powiedzmy, pomysłodawców i wykonawców tego pomysłu, że będą popatrzą na to właśnie z takiej strony, że ten ośrodek przynosi dużo pożytku dla polskiej przyrody, która jest moją, pani i wszystkich nas własnością. Bo to właśnie my, ludzie, spowodowaliśmy, że dzikie zwierzęta zaczęły opuszczać swoje naturalne środowisko. Tam, gdzie kiedyś były tereny zielone czy nieużytki, pojawiły się domy. Ważne, by ich mieszkańcy pamiętali o tym, jak ważne jest otoczenie, w którym żyjemy. My musimy pewne rzeczy robić w pewnej harmonii. I wszystko można w jakiś sposób podporządkować. Według mnie człowiek nie dlatego jest homo sapiens, że sapie, tylko dlatego, że myśli. I gdyby po prostu pomyślał, to można wszystko zrobić w takiej harmonii. Można i zaspokoić nasze potrzeby, a jednocześnie dbać o tą przyrodę. Miejmy zatem nadzieję, że decyzja nie jest ostateczna i ktoś z decydentów, jeśli odwiedzi to miejsce, zobaczy, że spokój i cisza jest tu nie do przecenienia. 24 godziny, 33 tysiące samochodów i niezliczona ilość pieszych. Tak wygląda rzeczywistość trasy łączącej Kraków z aglomeracją górnośląską. Niebawem się to zmieni. Właśnie ogłoszono przetarg na przebudowę drogi krajowej 94 w Olkuszu. Co dokładnie się zmieni? W materiale Magdy Sincewicz. Mieszkańcy od lat czekają na to, by na tej mocno uczęszczanej trasie wreszcie było bezpieczniej. Nie innego zdania są kierowcy, podróżujący zarówno w stronę stolicy Małopolski, jak i na Śląsk. To bardzo wymagająca inwestycja. Został ogłoszony przetarg. Wcześniej przetarg na wykonawstwo, wcześniej został przygotowany projekt. Zostało wydane pozwolenie na budowę, zezwolenie realizacji inwestycji drogowych. Dzięki temu po ogłoszeniu przetargu i jego rozstrzygnięciu będzie można przystąpić do realizacji trudnego zadania. Zadania, które co prawda obejmie zaledwie ponad 4 km drogi, jednak znacznie poprawi komfort jej użytkowników. Myślę, że może to by było dobre, no, bo jednak jest bardzo ruchliwa ta droga i mam nadzieję, że to będzie ku lepszemu, wiadomo, nie ta przebudowa tej drogi, tak? Żeby był lepszy dojazd i do Krakowa i w ogóle, no. Aby tak się stało, musi jednak upłynąć trochę czasu. Na przeprowadzenie wszystkich prac wykonawca będzie miał 24 miesiące, a do zrobienia jest wiele. Co istotne, oprócz poprawy parametrów samej drogi, w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu na skrzyżowaniu ulicy Rapsztyńskiej i Kościuszki z drogą krajową powstanie dwupoziomowy węzeł. Na odcinku Kraków-Bytom kierowcy pojadą bezkolizyjną jezdnią na poziomie minus 1, a ruch lokalny pozostanie na tym poziomie. Można powiedzieć, że to znacznie zwiększy przepustowość tego odcinka. Odcinka, gdzie prócz remontu ruchliwej drogi przebudowane zostanie także przejście dla pieszych. Pojawi się nad nim kładka, która połączy centrum z osiedlem Glinianki. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli odetchnąć z ulgą. No teraz już na pewno bez przerwy zablokowana, blokuje się co chwilę, jest duże natężenie ruchu. Także to rozwiązanie jest idealne. To nie jedyne inwestycje, które planowane są w Srebrnym Mieście. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na budowę stacji kolejowej i przebudowę dworca. Wszystko powinno być gotowe do 2025 roku.
Co najmniej do środy nie będzie można korzystać z kąpieliska na Trzech Stawach w Katowicach. Przeprowadzone badania wody wykazały obecność bakterii coli. Paweł Jędrusik. O zanieczyszczeniu wody Urząd Miasta Katowice poinformował w piątek późnym popołudniem. W poniedziałek plaża przy kąpielisku świeciła pustkami, choć pojawiały się osoby, które nie wiedziały o jego zamknięciu. Tu jest napisane. No. Tuśmy się dopiero teraz dowiedzieli. Będzie pan szukał innego kąpieliska? Na razie pójdziemy na wodny plac zabaw. Tam chyba jest otwarte, myślę. Tam nie ma kuli chyba. Pałeczka okrężnicy może być bardzo niebezpieczna dla człowieka. Jeśli woda podczas kąpieli dostanie się do ust, może spowodować silne zakażenie w organizmie. Zatrucie objawia się m.in. wymiotami czy silnymi bólami brzucha. Kąpielisko na Trzech Stawach na razie jest ogrodzone taśmami. Pilnują go ratownicy. W tym przypadku, w odróżnieniu od basenów, jakby wpływ Mosiru na to, jak szybko ta bakteria zniknie, jest praktycznie zerowy, bo na basenach możemy zastosować specjalne środki chemiczne, możemy wprowadzić dezynfekcję. W tym przypadku musimy czekać na, mówiąc tak ogólnie, na siły natury, tak aby natura sama sobie poradziła z tymi bakteriami. Dzisiaj zostały przeprowadzone nowe badania wody. Ich wyniki będą znane dopiero w środę. Jeśli okażą się dobre, kąpielisko znów zostanie otwarte. Po sporych opóźnieniach kończy się remont ulicy Dworcowej w Bytomiu. Wykonawca zgłosił już miastu, że inwestycja może przejść odbiory. Miasto jednak wykryło drobne usterki i dało wykonawcy 2 tygodnie na ich usunięcie. Paweł Jędrusik. Czas remontu ulicy Dworcowej w Bytomiu był dla wielu mieszkańców uciążliwy. Teraz na próżno już tu szukać ciężkiego sprzętu. Nie ma też zbyt wiele hałasu. Efekt mieszkańcom się podoba. No, jak zakończę, to będzie bardzo fajno. A ładnie już to wygląda? No, przynajmniej że przejść się, jeśli to już jakoś się można poruszać po tej ulicy. Piękna jest, piękna. Już inna jak była. Cieszy oko? Proszę? Cieszy oko? Pewnie. Naprawdę ładna. A bardzo mi się podoba, bardzo. Nie zahaczam butami, bardzo mi się podoba. I przyjemnie. Ładnie jest, lepiej jak było, na pewno. Te utrudnienia, uciążliwości przeszkadzały? No przesunęło, ale teraz nie będzie tak dojechać można było, nie? Dojść do lekarza czy coś. Pod koniec ubiegłego tygodnia wykonawca, którym jest firma Hucz, poinformowała miasto, że jest gotowa do odbioru inwestycji. Inspektorzy z Bytomia wykryli jednak elementy do poprawy. Na ich poprawę firma ma 2 tygodnie. Przede wszystkim zwróciliśmy uwagę wykonawcy na konieczność dokonania korekt brukarskich, na konieczność poprawy mocowania niektórych ławek, niektórych donic, wymianę włazów kanalizacyjnych, które są spękane, ale też na konieczność dokończenia prac związanych z montażem słupków ograniczających wjazd na ulicę Dworcową. Pierwotnie remont ulicy Dworcowej miał zakończyć się pod koniec 2022 roku. Terminy były jednak przesuwane, a ostatni z nich nakazywał finisz prac w maju. W czerwcu prezydent Bytomia poinformował, że miasto zamierza naliczać wykonawcy kary za opóźnienie. Mowa o nawet kilkudziesięciu tysiącach złotych za każdy dzień zwłoki. Koszt inwestycji to około 26 milionów złotych. Kierowcy w Zabrzu borykają się z szeregiem remontów i zamkniętych tras. Jedne się kończą, drugie zaczynają. Tymczasem kolejny ważny odcinek będzie przebudowany. Chodzi o ulicę 11 listopada. To ruchliwa droga, która już niebawem połączy się z sąsiadującą ulicą. Karolina Komada. Wąska, do tego pełna studzienek ściekowych, dziur i nierówności. Tak prezentuje się ulica 11 listopada w Mikulczycach. Dla mieszkańców to jedyna droga do swoich posiadłości, a komfort jazdy pozostawia wiele do życzenia. Jednak już za parę miesięcy ma się to zmienić. Stoimy w miejscu, gdzie realizujemy największe inwestycje drogowe, ale bardzo się cieszę, że udało się pozyskać kolejne pieniądze, kolejny projekt na dokończenie jednej z newralgicznych dróg, drogi bardzo ruchliwej, drogi, która jest tak zwanym wąskim gardłem. No więc myślę, że dobry projekt, który przygotowaliśmy, ale przede wszystkim środki, które pozyskaliśmy, spowodują, że wąskie gardło przestanie nam dokuczać. A w planach jest poszerzenie jezdni i co najważniejsze, pozbycie się dziur. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przekaże Zabrzu 2,5 miliona złotych, czyli 50% kwoty całej inwestycji. Program inwestycji strategicznych.
gdzie prawie 3 miliardy złotych tylko na drogi w województwie śląskim, plus Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, plus Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, to około 5 miliardów złotych na drogi lokalne w województwie śląskim od 2016 roku zostało wydane. Dzięki temu takie miejscowości jak Zabrze, czy też mniejsze miejscowości mają szansę na realizację inwestycji, na których mieszkańcy czekali niejednokrotnie wiele, wiele lat. Pozyskane środki na przebudowę ulicy 11 listopada będą uzupełnieniem innej drogowej inwestycji. Wyremontowany dwukilometrowy odcinek będzie sąsiadował z przedłużeniem jednej z głównych ulic. Przebudowane drogi ułatwią przejazd przez centrum Zabrza. Myślę, że ten układ komunikacyjny bardzo mocno się poprawi. Trzeba też powiedzieć, że z końcem wakacji kilka dużych inwestycji zostanie zakończonych. Kończymy w tej chwili budowę przedłużenia Alei Korfantego, która jest osią północ-południe dla Zabrza i dla dzielnicy Mikulczyce. Natomiast ulica 11 listopada stanowi z kolei oś wschód-zachód, tak? I jest obciążona ruchem lokalnym, jest obciążona komunikacją publiczną, a jej stan jest w tej chwili fatalny. Prace remontowe potrwają około 6 miesięcy, jednak zanim się rozpoczną, zostanie wyłoniony wykonawca. Coroczny program społeczny Szlachetna Paczka ruszył z rekrutacją. W tym roku poszukiwanych jest 9,5 tysiąca wolontariuszy. To oni docierają do rodzin, które czekają na wsparcie, nie tylko te materialne. Do zadań wolontariuszy należy często spędzanie czasu z osobami samotnymi czy chorymi. O tym, kto może wziąć udział w tej rekrutacji, Karolina Komada. Kamila została wolontariuszką rok temu. Właśnie wtedy przekonała się, że bycie wolontariuszem Szlachetnej Paczki to nie tylko rozdawanie prezentów. Wolontariusze udzielają niekonwencjonalnej pomocy, na przykład pomagają w znalezieniu pracy lub spędzają czas z osobami często bardzo chorymi i samotnymi. Ja miałam kilka rodzin, ale taką, która mi tak najbardziej tak naprawdę zapadła w pamięci, to w zasadzie nie była rodzina, tylko to był jeden pan. Bardzo, bardzo schorowany. On miał całą gamę chorób, od miażdżycy przez chorobę płuc, po problemy z sercem, miał rozrusznik. I właśnie przez te wszystkie choroby był problem z adopcją psa. Z tym pomogła mu Kamila, a raczej Filip, wolontariusz taki na czterech łapach, który do tej pory towarzyszy jej w odwiedzinach. Okazało się, był bardzo, bardzo polubił go ten właśnie pan, bo sam miał kiedyś w przeszłości psy, no ale ze względu na częste pobyty w szpitalu i tego typu rzeczy nie mógł adoptować psa, natomiast bardzo, bardzo lubi z Filipem spędzać czas. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem Zmieńmy świat na dobre. W samym województwie śląskim potrzeba 920 wolontariuszy. Po wejściu na stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl. Przycisków jest dużo i wystarczy kliknąć w jeden z nich. Po wypełnieniu prostego formularza zgłoszenie może zostać wysłane. Wolontariuszem może zostać każdy, komu nie jest obojętny los drugiego człowieka. Wolontariusz Szlachetnej Paczki to taka osoba, która nie przechodzi obojętnie obok problemów. Problemów osób, które są w kryzysie ubóstwa, problemów osób starszych, które czują się samotne, problemów samodzielnych mam z dziećmi, które mają jakąś chorobę lub walczą z niepełnosprawnością, problemów osób, które po prostu z jakiegoś powodu mają trochę gorzej niż my. To są takie osoby, które odwiedzają domy takich potrzebujących, dowiadują się, jaka potrzeba rzeczywiście tam jest kluczowa. Szlachetna Paczka działa od 2001 roku, a tegoroczna rekrutacja trwa do jesieni. Taki był poniedziałek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.